Teraz przypomnimy Państwu piękną operetkę skomponowaną w XX stuleciu w czasie II wojny światowej. Operetka Freda Raymonda pod tytułem Perła z Tokaju. To mało znana w Polsce operetka, ale w tej operetce nieznanej są bardzo piękne arie, piękne duety i warto o nich pamiętać podczas koncertów takich jak dzisiejszy. Wielka to radość, że te arie włączyła do swojego repertuaru Grażyna Brodzińska. Graj, skrzypku, graj!